walczy o swoje, nie pan walczy o swoje, oni o swoje, oni o... Niech pan Morawiecki przyjdzie i powie to, że zwalniamy tyle, tyle osób. Dziś jesteśmy na manifestacji górników z Bełchatowa, którzy mają bardzo ważny przekaz do zarówno Unii Europejskiej, jak i do polskiego rządu. Zapytajmy ich, co mają do powiedzenia, co mają do przekazania. Tymczasem polecam wam kanał Co Mówią, na którym codziennie o godzinie 17 wchodzą nowe sądy. Subskrybujcie koniecznie, a my idziemy pytać. Dzień dobry. Co to za manifestacja? Bronimy, proszę pana, węgla. To znaczy? Brunatnego. Dokładnie odkrywki złocze, którą nam wstrzymało ministerstwo. A kiedy wstrzymało? A w jaki sposób wstrzymało ministerstwo? Wstrzymało nam koncesję na zaczęcie inwestycji. A jesteśmy z Bełchatowa i jesteśmy kopalnią węgla brunatnego Bełchatów, która zasila elektrownię Bełchatów. A pokrywamy 1/4 zapotrzebowania na prąd u nas w kraju, więc myślę, że chyba jest o co walczyć. A jakie są oficjalne powody rządu, dlaczego zablokował koncesję? Myślę, że na to pytanie to musi pan tutaj przewodniczących sobie zapytać. Dobrze. Bardzo kompetentny sposób. Dzień dobry, co państwo manifestują? Dziękujemy. Dzień dobry, co państwo manifestują? Odkrycie złowki złoża Złoczew. To jest dla nas energia, która daje pracę dla wszystkich regionu łódzkiego. A rząd chce to zamknąć? No niestety, bardziej Unia Europejska. Także trzeba wyjść na ulicę, żeby coś może z tego było. Czyli rząd dobrze działa w takim razie? No nie do końca, no bo nie zmusił nas, żebyśmy wyszli na ulicę, a powinien nie dopuścić do tego. Ale z drugiej strony zupełnie sankcje by były od Unii Europejskiej, jakieś zwiększone opłaty. No ale Niemcy otwierają i Czechy odkrywki, a u nas nie wolno, to coś nie tak. W jaki sposób rząd powinien się zachować, nie wiem, to... No ja na polityce się nie znam. Ja na czym innym się znam, także i chcę pracować. Dobrze, czyli państwo bardziej manifestujecie przeciwko temu, co robi rząd, czy Unia Europejska? No bardziej Unia Europejska, ale rząd nas powinien w tym wspierać, żebyśmy nie musieli my, jako pracownicy, na ulicę wychodzić. Bo manifestacja odbywa się teraz przy budynku TVP. Czy ma to jakiś związek? Raczej nie. Przypadkowe miejsce? Nie wiem. Nie wiem, nam chodzi o odkrywkę złocze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko słychać. Jest bardzo, bardzo głośno. Także no zobaczymy. Chodźmy może zobaczyć, co tam się pali. Dzień dobry, co państwo manifestują? Ustawy metanowej. A konkretniej? Nazywaj się, pójdziesz do telewizji. Na szybko. Co państwo manifestują? Próbujemy odwołać dyrektywę metanową, która sumarycznie w przeciągu następnych 9 lat zamknie nasze wszystkie kopalnie. Nie będziemy mieli. Mało tego, co za tym idzie, jeżeli ta dyrektywa wejdzie, to łącznie z rolnictwem może być ukrzywdzone, tak samo jak wszyscy hodowcy bydła. To nie jest dobre ani dla górnictwa, ani ogólnie dla naszego kraju, bo no niestety, chcąc nie chcąc, w tym momencie wszystkie gałęzie przemysłu powoli zaczną się rozpadać. A nie chcemy importowanego sprzętu, importowanego jedzenia i chemii, bo mamy swoje i tego się musimy trzymać. A to jest dyrektywa unijna czy rządowa? To jest dyrektywa unijna. I jeżeli to wprowadzą, no to niestety, a już wiadomo, Unia Europejska od bardzo dawna próbuje nas pozamykać i wprowadzić dla nas kolejne restrykcje, które no niestety nasz rząd robi wszystko, żeby nas sprzedać. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, sorry. Czyli jakie są państwa cele tutaj? Co państwo chcą osiągnąć, manifestując? No musimy wycofać, musimy spowodować, żeby ta dyrektywa została wycofana niestety. Dla nas na szczęście, bo inaczej no niestety to godzi po pierwsze energetyczną niezależność naszego państwa, bo u nas większość elektrowni jest węglowych, no i co będziemy dalej sprowadzać? Dlaczego na ten węgiel sprowadzamy? Nie jest nic, żadnych, nie są żadne restrykcje wprowadzane. Czyli nasz rząd robi za mało po prostu, tak? Czy nie robi nic w tej sprawie? Nasz rząd w ogóle coś robi? Oprócz tego, że nas sprzedaje? No bo z drugiej
drugiej strony, czy nie narazilibyśmy się na jakieś sankcje ze strony Unii Europejskiej? Czy pan w ogóle zdaje sobie sprawę, do czego to doprowadzi? Jeżeli my w 70% opieramy się na węglu, nasza energetyka, i pan chce z dnia na dzień, w ciągu 9 lat, zamknąć 12 kopalni, to skąd będziemy brać ten węgiel? Będzie transportowany z wschodu po dyrektywach, które nie będą miały w ogóle żadnego przykrycia. Normy metalowe nie będą spełniane, tylko po prostu to będzie sprowadzane z setkami ton na dobę. No i co dalej? Co z miejscami? Schodzimy sami sobie. No ludzie, ogarnijcie się w końcu. No wygląda to całkowicie bez sensu, tylko co państwa zdaniem powinien zrobić polski rząd? No powinniśmy się jak najwcześniej wypisać z tej dyrektywy. Nie powinniśmy dopuścić do podpisania tej dyrektywy przez Unię Europejską i powinniśmy się twardo przeciwstawić Unii Europejskiej w tej sprawie. Bo jeżeli ta dyrektywa jest tylko i wyłącznie przypisana jako Polakom, jako polskiemu narodowi. Rozumie pan, ile to jest miejsc pracy, ile to jest miejsca wszystkiego? To nie chodzi tylko o górników. Chodzi też o naszą suwerenność. Całą otoczkę, dokładnie tak, naprawdę. Jeżeli my nie będziemy mieć miejsc pracy, to wszystkie ościenne zakłady, które współpracują z kopalniami, to nie chodzi tylko o grupę PGG na przykład. To chodzi o wszystkie ościenne zakłady, naprawdę. Cały Śląsk pogrąży się w ruinie, a zatem pójdzie cała Polska, naprawdę. Ponieważ nie będziemy suwerenni energetycznie, rozumie pan? O to chodzi. Czy w pana ocenie Niemcy są faworyzowani na arenie Unii Europejskiej w stosunku do Polski? No to jest oczywiste, że tak. Miał być Nord Stream, nie ma Nord Streamu. Nagle dlaczego musimy do 8 lat wycofać się z ogrzewania? Mamy wycofać wszystkie ogrzewania kotłów. Jak piece gazowe, piece na ekogroszek, piece na pelet. Do 8-9 lat mają być zlikwidowane. Mamy inwestować w fotowoltaikę i w oryginalne źródła energii, tak? A gdzie to jest produkowane? Firma Bosch i Samsung skąd pochodzą? Rozumie pan? To jest lobowanie jednego państwa na swoją korzyść, tylko i wyłącznie, dziękuję, nie? Czyli co Polska mogłaby w takim stanie zrobić? No duży sprzeciw, tylko i wyłącznie, przeciwko tej dyrektywie po prostu powinniśmy być suwerenni i dalej pracować jak pracujemy i tyle. Także jak widać sytuacja jest naprawdę poważna, miejmy nadzieję, że takimi manifestacjami można cokolwiek uzyskać. Co państwo manifestują? Powiem panu tak, jak pan powiedział, z czego słynie Śląska ziemia? Z węgla, tak? Przemysł utrzymuje się z węgla, tak? Jeżeli oni zamkną nasze wszystkie kopalnie, to 100 tysięcy, może więcej, ludzi straci miejsce pracy. Będą węgiel sprowadzać, nie wiadomo z jakich krajów, nie wiadomo jaki to jest pseudo-węgiel ogólnie. To może być nawet i o kamienie malowane. A tą piękną, pulchną panią z tymi krągłościami, która powiedziała, że górnictwo jest tak zmechanizowane, serdecznie zapraszam do żelaza. Nie pozdrawiam, turboloczki. Co? Co państwo manifestują? Kurwa, co manifestujemy? Żeby nam od nas się odjebali! Ale rząd czy Unia Europejska? I to. Dzień dobry. Strasznie głośno. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek będzie słychać. Dzień dobry, czy wie pan co to za manifestacja? Górniczo. I co pan o tym sądzi? Czy zgadza się pan z manifestującymi, czy nie wiem, z Unią Europejską? No pan ma pracę, ma. No jak oni, Unia wejdzie, to oni pracy nie by mieli, no. Dokładnie. No to każdy walczy o swoje, nie? Pan walczy o swoje, oni o swoje. Czy uważa pan, że nie wiem? Rozumiem, po prostu niekiedy są głupie pytania, trzeba po prostu zadać sobie do głowy, o co każdy walczy. No każdy walczy o to. Tylko czy pan uważa, że rząd powinien zrobić coś więcej w tej sprawie, czy to po prostu autorytarna decyzja Unii Europejskiej? Ciężko mi o tym mówić teraz. Jak rozmawiałem tutaj z osobami na manifestacji, twierdzą, że Polska niepotrzebnie zgodziła się na te dyrektywy i powinni zadziałać wcześniej, a Niemcy na przykład na arenie Unii Europejskiej są zbyt faworyzowani. Czy zgadza się pan z takimi treściami? Ale pobiera pan ten ruch. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czy wiedzą panowie, co to za manifestacja? Ja dziękuję, nie chcę się wypowiadać. Dziękuję. Dzień dobry, czy wie... Nikt nie chce się wypowiadać. Zmowa milczenia. Nie wiem, co się dzieje w tej Polsce. Ludzie boją się mediów. Boją się wolności słowa. Tak walczymy z jednej strony o wolność słowa, a tu się okazuje, że kiedy już dajemy komuś dojść do głosu w mediach, to ci ludzie sami nie chcą. To jest bardzo niepokojące. Zapytajmy kolejnych uczestników tej oto drogi, czy wiedzą, co się dzieje na tej manifestacji. Dzień dobry, czy wiedzą państwo, co to za manifestacja? No nie wiedzą. Dzień dobry, czy wie pan, co to za manifestacja? Nie mam pojęcia. Pan wie? Tak, z Bełchatowa w sprawie koncesji, którą... Pod pocztą? Tak.
Myślałem, że w sprawie spalenia głosów nieważnych 70 milionów, które przepuścił pan Sasin na wybory, które się nie odbyły. Była dzisiaj taka sprawa, tak? No tak. A co pan sądzi o protestach górników? Nie mam pojęcia, o co chodzi chłopakom z Bełchatowa, na pewno mają rację. Czyli wsparcie dla chłopaków z Bełchatowa, cokolwiek by tam robili. Dzień dobry, czy wie pan, co za manifestacja tam? Mało który Polak orientuje się w ogóle w tej sprawie, co jest manifestowane tam. Czy orientują się państwo, co to za manifestacja tutaj się odbywa? Manifestacja, żeby nie zamykali kopalni. My walczymy o swoje, żeby zostać i inne zakłady pracy też będą mieli na tym zysk. Rząd polski nie może pozwolić na to, żeby się zamknęli wszystkie kopalnie, bo Polski nie jest na to stać, każdego kraju w Polsce nie jest na to stać, żeby zamknęli górnictwo. Czyli wspiera pan manifestujących? Oczywiście. Uważa pan, że to jest wina polskiego rządu, że zgodził się na wprowadzenie, na przeprotestowanie takiej dyrektywy, czy po prostu Unia Europejska z góry narzuciła i tak nie mielibyśmy nic do gadania? Nie, to są winy Unii Europejskiej, bo rząd dał zgodę, a Unia nie chce tego. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy stali się odnawialnymi środkami energii na przełomie 20 lat. Nie ma takiej możliwości. Żadne państwo w Unii Europejskiej, z 27 czy 28 państw, nie jest w stanie zmienić wszystko na przełomie 2, 3, 5, 10 lat. Tymczasem Niemcy na przykład mogą sobie mieć i kopalnie węglowe, i elektrownie węglowe. Jak pan ocenia to? Czy nie? Niemcy są faworyzowani na arenie międzynarodowej? Ale Niemcy biorą węgiel od nas. To też trzeba powiedzieć. A spalają siebie. Kupują za grosze, sprzedają za duże euro. To musimy to wyjaśnić. Rząd musi paść. Ja nie mówię, PiS rządzi dobrze, ale to jest też do uzgodnienia. My możemy iść na ustępstwa, niech oni zamkną, tak jak powiedzieli. Oni są w 2027 roku zamknąć wszystkie kopalnie. Na PGG rządzi, pracuje 40 tysięcy ludzi. Doliczy się rodziny, wszystko, jest prawie 200 tysięcy na samej kopalni. Nie teraz powiedzą, kto ucierpi na tym. Huty, śrubki, nakrętki, inne rzeczy. Niech oni się nad tym zastanowią. Niech pan Morawiecki przyjdzie i powie to, że zwalniamy tyle osób. A czy rząd w ogóle z państwem rozmawia? Rozmawia. I co z tego wychodzi? No podejrzewam, że na razie nic, bo nie chcą tego. Dlaczego nie chcą? No to niech rząd to odpowiada. Ja nie mogę odpowiadać za rząd. Co pan uważa? Co polski rząd powinien zrobić w takiej sytuacji? Ratować polskie górnictwo. W jaki sposób? W każdy jeden. Poświęcić wszystkie pieniądze. My pracujemy od 600 metrów na dół i oni powinni to od razu zrozumieć. Niech jeden z polityków zjedzie na dół i zobaczy, jak tam wygląda życie. To jest podziemny świat. Niech oni zobaczą, jak to wygląda. A że my pracujemy tyle i tyle, nie ma problemu, ale my chcemy dobre wynagrodzenie, zarabiać na rodziny i mieć dobrą emeryturę. Czyli rząd nie rozumie Polaków? Nie, on rozumie, tylko on nie chce iść na nasze ustępstwa. Jakby miał pan szansę porozmawiać na przykład z panem Mateuszem Morawieckim, jakieś 3 słowa do pana Mateusza Morawieckiego, 2 zdania. Chciałbym się z panem Morawieckim, moje imię Piotr Mulawa, chciałbym się spotkać z panem Morawieckim, przyjadę nawet do Warszawy. Jak widać, jest to bardzo emocjonalna i osobista sprawa dla wielu Polaków. Myślę, że rząd powinien się tym zainteresować i przynajmniej wyjść do tych ludzi i porozmawiać. Zobaczmy dalej. Do you know what's going on here? I think it's a strike about Confederacja regarding agricultural products from Ukraine and transport. About Polish coal. Polish coal. Yes, yeah, I know. That is not correct competition with the products from Ukraine. No. It's about Polish mines. And, okay. No, I'm not informed about that. Czyli z jednej strony no, pan jest zorientowany w polityce polskiej z tym, co się dzieje odnośnie towarów sprowadzanych z Ukrainy, ale akurat o tym nie wiedział. Jak
Jak widać, sprawa jest bardzo istotna dla wielu Polaków, zwłaszcza dla górników. Piszcie koniecznie, co wy o tym myślicie, jakie są wasze opinie na ten temat. Ja w tym czasie się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia codziennie o godzinie 17 na kanale Co Mówią. Relacje mamy dzisiaj, powinna się pojawić. No walczymy o swoje, nie? Tak. Ważna sprawa, no i dobrze, żeby media się tym zainteresowały, bo dzisiaj nie czytałem nawet, szczerze mówiąc, na ten temat.